O, ty faktycznie, jodu. Żadne LaFerrari, McLaren i inne takie gówna nie mają podejścia. Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Ej, ten Merol się zmienił. Ej, ale widzieliśmy wtedy, moc miał inną. 691 koni. Moment obrotowy miał 250, a teraz ma 795. To jest, zbugowało się coś, nie? Ej, dobra, teraz jest chyba dobrze. Słuchaj, no do wygrania mamy tu samochód. Boję się brać auto, które prawdopodobnie będzie do dupy na zakręty. Weźmiemy go na inny wyścig, nie? Tutaj jest za wysoka stawka. Teraz weźmiemy sobie Ferrari, ale do A co on tu robi? Czyż on mi moje auto oddał? Czemu on jest w tym wyścigu? On mi swoje auto oddał, teraz jest moje. To nie może brać udziału w wyścigu moim autem. No, come on, co on sobie skopiował kilka takich samych? Co jest, ej? Ej, no typo, dalej się będę zdoba. Czy ma ten samochód? Dobra, tu pojadę Ferrari, no. A właśnie, to ciekawe co by było, jakbym wziął tego Mercedesa jego i się ścigał w tym wyścigu, nie? To on by dalej był, czy nie? Tutaj myślę mimo wszystko, że no... Jednak lepiej wziąć Ferrari albo jakiegoś McLarena właśnie, bo mamy dużo, o, właśnie takich zakrętów. I ten ASAP zrobił co? On został na samym końcu, nie? Jego tu nie ma nigdzie. Także... Koniec. Musimy tu wziąć szybkie auto, a poza tym technologie pościgowe. No mamy piąty poziom pościgu. Spokojnie, zaraz będzie dzień, za chwilę przetestujemy tego Mercedesa. Pytanie brzmi, czy jak my będziemy mieli w wyścigu tego Mercedesa, to czy też będziemy mogli ścigać się z tym Rockiem, nie? Jak? Przecież nie będzie mógł mieć samochodu. Będzie musiał od kogoś pożyczyć wtedy. Tak, garaż mam ulepszony do najlepszych części, no, no, no. Wszystko mam ulepszone, tak żeby wiesz. Ej, to było dziwne, to był jakiś bug, nie? Bo wcześniej na wyścigu pojawiało mi się, że samochód jest w klasie B, że powyciągał z niego części, a to nagle co? Nagle S+. A nie, ja się cieszę, ale wiesz. Czy ja będę już robił Granda po tym? Mamy jeszcze jedne kwalifikacje do zrobienia. I chyba potem Grand. Będzie koniec fabuły. I co my będziemy robić po fabule? Właśnie nie wiem. Ale wielkimi krokami zbliżam się już do końca. Widzicie, że mam naprawdę sztos auta. 400 km na godzinę jeszcze nie udało mi się niczym osiągnąć. A chciałbym to osiągnąć. Nie wiem, czy w tym Need for Speedzie w ogóle jest to możliwe. No coś dochodzą mnie głosy, że tutaj ta gra jest limitowana do 395 km na godzinę ze względu na ograniczenia silnika gry. Czy wy to kupujecie? Ja nie i dlatego sprawdzam wszystkie samochody po kolei. Jak stać mnie na jakiś hardkorowy tuning, jakiś właśnie silnik hybrydowy, sprawdzam i testuję. Średnio to brzmi, no nie? Ale mieliśmy Bugatti, które w standardzie powinno, według statystyk Need for Speeda, jeździć 420 km na godzinę. To jak to w końcu jest? I brałem tego Bugatti i widzieliście, 395 i elo, więcej nie chciał jechać. Coś mi to śmierdzi. Ej, co do ciula? Aha, bo ja tu nie miałem wygrać samochodu, okej. Tylko wygrałem zakład, ale samochód mi przyznali, widzicie, przyznano samochód 570, to jest Spider, okej. Wszystko gra, tutaj nikt nie wygrywał samochodu. Się ścigaliśmy o samochód właśnie. Dobra, bo się wystraszyłem. No kurde, ale teraz jestem hajs w plecy. Trochę szkoda, 76 tysięcy mi zostało, ach. Zróbmy to GTR-em, co nam szkodzi? A, nawet wyzwijmy tą babkę. Ona też ma zresztą GTR-a, nie? Także tutaj tak naprawdę nie trzeba dużo driftować. To nie są zawody driftowe. Tutaj trzeba tak naprawdę utrzymać jak najwyższe kombo. Ja nawet odkryłem sposób, jak można robić to lepiej. O kurde. Dobra, zwróćcie uwagę. O, jak wam to pokazać teraz. Tryb zdjęć. Okej. Pokażę wam to w ten sposób. Tutaj macie tą taką punktację, no nie? W tym miejscu nad samochodem. I widzicie, że tutaj pojawia się mnożnik. Jest mnożnik 1, 2, 3 i 5. Nie? Trzeba utrzymać ten mnożnik 5, ale nad tym mnożnikiem są jeszcze punkty. I chodzi o to, żeby te punkty co chwilę kasować. W sensie, żeby one przechodziły nam jakby w tą część ekranu, nie? Bo dostajemy premię od
odrobienia kombinacji i ją dostajemy za każdym razem, kiedy te punkty nam się skasują, czyli kiedy nam przejdą tutaj. Ale chodzi o to, żeby to zrobić w taki sposób, żeby nie tracić tego mnożnika pięciokrotnego, nie? I dzięki temu będziemy cały czas dostawać premię 250 plus 1500 za kombinację. No i to generalnie daje nam dosyć dużo punktów. Teraz sobie nabijemy piąty mnożnik, to może uda wam się zauważyć, o co tutaj chodzi. O, widzicie, teraz dostaliśmy premię kombinacji 1500. Utrzymujemy sobie mnożnik w ten sposób, że co chwilę dodajemy nitro, nie ciśniemy cały czas tego nitra, tylko co chwilę sobie tam, wiesz, robimy psik-psik. A tutaj jakiś tam driftik. Już mamy czwarty mnożnik. O, widzicie, teraz punkty przed skokiem mi się stegowały, zbankowały mi się, o może tak? I dostałem znowu tą premię kombinacji. I ta premia kombinacji, ona się nie pojawia, nie robi nam się wtedy, kiedy mamy jakąś ilość punktów nabitą tam u góry, no nie? Ona się jakby jednorazowo dodaje na te punkty, które są nad mnożnikiem, nie? Ale jak sobie te punkty skasujemy, znaczy zbankujemy do głównej punktacji, to ta premia nam znowu się pokazuje, o widzicie? A jakbym cały czas jechał takim długim combo, na przykład bym tutaj po tej prostej driftował czy coś, to wtedy nie dostajemy tej premii. I to daje nam dosyć dużo punktów generalnie na koniec, nie? Bo takiej, te premie co chwilę dostajemy. To jest ważne. Jak będziecie grali, to zobaczycie, że tak jak będziecie cały czas szaleli samochodem, driftowali bez przerwy na prostej czy coś, to nie będziecie dostawali mniej punktów niż jak będziecie... O fuck, dotknąłem tego. Niż jak będziecie robić takie o te kombinacje. I dupa, straciłem mnożnik. Wolny coś ten GTR jest. Mam wrażenie, że moje Mitsubishi szybsze. Już ostatnie okrążenie, nie wiem czy tu dam radę. O, skasował mi się ten mnożnik, kurde. No właśnie, jak się tu rozwalicie samochodem gdzieś na dach czy coś, to niestety musicie się liczyć z tym, że stracicie mnożnik, a jak jedziecie gdzieś tu pod górkę czy coś, to wystarczy, że co chwilę sobie nitrem tylko tak pryskacie i wam się ten mnożnik utrzyma, nie? No chyba nie będę miał dobrej punktacji tu. Dopiero piąty mnożnik, słabiutko. Nie wiem czy weszło. Chyba bardzo mało będzie brakować. O, chyba się udało. Zobaczymy. Wow, ale niewiele brakowało, ty. Także musicie utrzymać ten mnożnik, nie możecie się nigdzie rozwalić, ale starajcie się dostawać ten, wiesz, bonus do tego, nie? Dobra, mamy dwa samochody. Tego nowego Mercedesa. Jestem jego ciekawy, bo widzieliśmy, że jak go tylko zdobyłem, no to był niestuningowany. A teraz, kuźwa, nagle jest już tuningowany. Ciekawe, nie? Wszystkie części ma elitarne prawie wyposażone. Jest koks zrobiony, widzę. Skrzynia jakaś porobiona. Zobaczymy zaraz swapy. Też jestem ciekawy, co on tutaj w sobie ma. Moglibyśmy dać zawieszenie drogowe i to sprawia, że... Czekaj, co on ma tu zainstalowane? Aha, on ma drogowe zawieszenie, a tu jest wyścigowe jakieś. To nic to nie zmienia, to chyba nie. No, prawie nic to nie zmienia. Po co mam tu instalować? Więc to sobie zostawimy. Tu mamy wszystko praktycznie elitarne. Poza oponami, zobaczmy, opony są drogowe, a tu mamy jeszcze wyścigowe, czyli by samochód był bardziej lepiej by się prowadził? Nie, tak zobacz, o co tu chodzi? Dobra, ale statystyka jego spada, prędkość maksymalna nie, ale przyspieszenie spada. Niech będą sobie te opony. Co do nitro, tutaj możemy wsadzić mocniejsze, no ale Vmaxa tu nie poprawimy. Dyferencjał jest, moi drodzy, zainstalowany. Standardowy. Co ty na to? Dajmy ten. To jest, zaraz zobaczymy jego tuniki w ogóle. Dajmy tu wzmocnienie nadwozia. W ogóle swapy najpierw. Co on ma tutaj do zeswapowania? To jest silnik podstawowy. Posłuchajmy. Posłuchajmy.
to jest wyposażony, okej, czekaj. Boxer. No to jest tutaj najmocniejsza konfiguracja zrobiona, tak czy inaczej. Teraz tak, zróbmy sobie go na prowadzenie. Kontrola trakcji, ja lubię tak jeździć. Bardzo mi się podoba to tutaj w tym Need for Speedzie, że można sobie na przyczepność auto zrobić. Od do setki 3,2 sekundy. To nie jest jak... Według statystyk to nie jest jakoś porażająco dużo, no nie? Okej. Okay. I co do stylu? Na dworze możemy mieć takiego standardowego, no ale ten pretuningowany jest bardzo fajny. Bodykitów mamy poza tym kilka. O, możemy mieć też ten mercedesowski, fajnie. No ale wiadomo, nie? Zostawimy sobie to. Możemy sobie edytować praktycznie wszystko. Czasami te wersje specjalne tych samochodów są zablokowane. Tu możemy sobie na przykład ściągnąć przedni zderzak. No i mi się to podoba, ściągamy. Okej, okay. Ściągamy przedni zderzak. Nakładki na progi. O, z tyłu jest ściągnięty i z przodu jest ściągnięty, mi to pasuje. I zobacz, teraz jest taki groźny, nie? Niech sobie będzie. Tutaj możemy sobie, a właśnie, jeszcze do Lambosa musimy wrócić na chwilę, bo nie trzeba ten dźwięk wydechu poprawić. Posłuchajmy, jak on brzmi. Wszystkie suwaki w prawo i gitarka, nie? Efekty jazdy to zostawiamy. Zobaczymy, czy ktoś zrobił jakieś ciekawsze malowanie do niego. Lampy pewnie będziemy mogli też wymienić, nie? Na coś innego. Ja bym chciał go takiego groźniejszego. A co to mi się tu... Ty, czy ktoś zrobił tutaj... Czemu tu BMW jest na miniaturce? Widzicie to? Patrz! Tu jest E30 na miniaturce, no. I co? A malowanie do Mercedesa? What the fuck? Czy można tu zesłapować światła ze 30? Nie, no patrzcie, 30 jest. Tu wszystko gra, tu jest 30 nagle. Okej, to malowanie jest zajebiste, no ale... No dobra, okej. Dobra, na dworze spróbujmy te lampy jeszcze zmienić. Da się wymienić na standardowe. Ale patrz, nie ma tutaj, jak próbujemy cokolwiek zmienić... A nie da się kolor wymienić, o, okej. Ale jakbyśmy chcieli zmienić, to byśmy chyba nie mieli powrotu do tych lamp, o, nie? Co z zderzakiem przed nim? Aha, to już wymieniliśmy. A grill? Ty, grilla nie można zmienić. Zderzaków też jest trochę, nie? Rozdzielacz powietrza. Tu możemy... Zobaczcie, jak tylko cokolwiek wybierzemy, to automatycznie tracimy te części złote. Więc ja bym się tego, kurde, nie pozbywał. I teraz chodźmy na tył samochodu i zobaczmy, czy... Co my możemy tam zrobić z tym układem? Końcówkami właściwie, nie? Co to jest? Ej, what the... Dobra, ta końcówka nachodzi na tylny ten dyfuzor. Okej, z tymi częściami jest coś tak. Patrz. Yo, ja to daję. Ale trzeba ten dyfuzor zmienić, bo zobacz, się wtapia jedno w drugie. Tak, bo to jest chyba ten dyfuzor, który jest tu w standardzie. On jest niestandardowy. I to jest jako część taka, wiesz, z tej modyfikacji, nie? Tu w ogóle jaki to, zobacz co tu jest. Kurde, czad. A ja sobie go wymienię, bo mi się nie podoba to, że się rura wydechowa wtapia. Dam sobie coś takiego. A co? Dobra, tylny zderzak tutaj mamy wymontowany standardowo. Możemy sobie go zamontować. I mi się o kurda, tutaj patrzcie, jaka jopa się zrobiła z tyłu. Co to tutaj jest? Czekaj, co tu się z boku robi? Dobra, tylny błotnik. I też nam się coś tutaj, kurde, wymontowało. Okej, okay, te błotniki też są jakieś unikalne. Ich nie można normalnie wsadzić. Tak samo felgi. Takich felg chyba nie mamy nigdzie. Więc jak trochę zmodyfikujemy tego Mercedesa, to tracimy te unikalne części, które są w tej wersji. Co jest coś zbugowane grubo, ale okej. Okay. Tu mamy jeszcze opcję pneumatyki. Samochód jeszcze bardziej może się... Nie no, tu trzeba to zainstalować. On będzie pod ziemią chyba teraz, ten samochód. Oh my god. Dobra, wrócę jeszcze do Lambo na chwilę, do Aventadora. I zobaczymy, czy coś tu się da zrobić z dźwiękiem wydechu, nie?
coś tam się udało poprawić, bo praktycznie wcale tego silnika nie było słychać, nie? Bardzo delikatny ten dźwięk. Także no, spoczko. Wygraliśmy nowy samochód. Co ja tutaj właściwie mam do roboty? Ja mam, moi drodzy, grand wpisowe 200 tysięcy do wygrania Lambo i to jest chyba finał. Wróć do piątku, patrz, będę musiał powtarzać piątek, żeby zarobić sobie ten hajs. Chyba że sprzedam jakiś samochód. A właśnie, jeszcze zdobyłem sobie tego nowego McLarena, które podejrzewam, że no jest taki, on jest pretuningowany i to jest roadsterek. Zobaczmy słapy. Mamy 5.2 z Lambo. Huracana chyba też, nie? A co to było? Ja patrzę pod kątem tego, co daje nam największy potencjał tuningowy. No to nie, teoretycznie to, ale to nie jest silnik, wiesz, super, nie? Te silniki super powinny być najlepsze teoretycznie. Tutaj pewnie mamy ogromne jakieś doładowanie, bo silnik ma 3 litry tylko. I tu mamy 751 koni mechanicznych potencjału, nie? Ja naprawdę nie wiem, jak mam tuningować furki w tym Need for Speedzie, kompletnie. Nie mam pojęcia, no. Coś próbuję, ale klikam na oślep tak naprawdę. Nie wiadomo, jak te części tutaj wpływają, co na co działa. Jest to jeszcze niezbadane w momencie, kiedy ja teraz gram. Pewnie za rok, jak odpalimy tego Need for Speeda, to już będzie wszystko jasne, że na przykład jakieś tam opony sprawiają, że możesz wsadzić silnik od odrzutowca i wtedy samochód będzie przyspieszał do 400 na wsteczny na przykład, nie? Teraz tego nie wiadomo, więc wszystko bada się tak, wiesz, po omacku, nie? Dobra, a zobaczmy sobie. No tu już więcej chyba nic nie wskuramy. Wrzuciłbym tylko do Aventadora, bo mi się podoba ściganie tym Aventadorem. Podoba mi się sposób, w jaki on jeździ. Do Aventadora wrzucę sobie te technologie pościgowe. No i mamy jeszcze kwestię tego Murcielago, nie? Co z tym Murcielago? No nic, ale tutaj sobie wrzucę te pościgowe sprawy. Aha, bo tu jeszcze mamy... widzisz, tu jeszcze mamy coś do ulepszenia. No ale VMAX nam się nie zmieni, nie? Tutaj jeszcze możemy prowadzenie ulepszyć. Opony wyścigowe i drogowe. Dobra. To będzie jeszcze lepiej jeździć? Ciekawe. Dobra, hamulce. Wiem, że powinienem mieć kasę na grand. Jest jak jest, nie? Kurde, nie stać mnie teraz na to. Fuck. No ja tak mam. Dobra, zwiększę sobie chociaż coś tutaj. O, dodam ten zestaw naprawczy. Zobaczymy, czy to w ogóle jest coś warte. Tak właśnie gram. Trochę go przerobiłem, ale generalnie to jest ten Mercedes. Wybieram go i mogę wyzwać na pojedynek gościa, od którego wygrałem jego samochód. To jak? A czy normalnie ten samochód możemy sobie kupić, wiesz? Trochę... Ej, Rocky powinien wypaść teraz w ogóle z wyścigów, nie? Zobaczę, jak to auto jeździ. Trochę je tam przerobiliśmy. Dwa auta miał? Okej, dobra. W porządku. Ono faktycznie jest takie dobre. Patrzcie, jaką rurę sobie zainstalowałem z tyłu. O, rozbiłem się, to już nie fajnie. Dobra, co z tym przyspieszeniem? Chyba w porządku, nie? Prowadzenie spoko. Wow, ale mnie ktoś... Trzeba go sprawdzić na autostradzie tak naprawdę. Czy on osiągnie te 370? Bo ja go widziałem nieraz na autostradzie i była masakra, jak to latało. Może on się właśnie jakoś na wyścigach baguje czy coś, nie wiem.
Całkiem fajnie brzmi, co? No, chyba nie wygramy tego wyścigu. Tutaj przydałoby się coś bardziej przyczepnego. Zarzucało mi dupą w tym aucie. Ale no, mamy, kończymy w miejscu, gdzie jest autostrada, także przetestujemy V-Maxa przy okazji. Wygląda stylowo, w ogóle ciekawy samochód wybrali jako ten taki unikalny, taki flagowy dla tego Need for Speeda, no nie? Nie jest to jakieś tam Lambo czy coś takiego, tylko z jakiejś zrekonstruowany Mercedes, hardkorowo przetuningowany. Mega to pasuje i robi taki fajny klimat w tym Need for Speedzie. To, że jest to akurat ten stary samochód. Jest to tak generalnie dosyć unikalny wóz w rzeczywistości. Mało ich zostało. Okej, okay. To jest ta dokładka z przodu. No już chyba wiecie, dlaczego w rzeczywistości nie tuninguje się samochodów na glebie, bo to po prostu wtapia się w ziemię. Tak, tutaj mamy ten dyfuzor, który wisi na jakichś drucikach, które by się pourywały na pierwszych 500 metrach polskich dróg. Dobra, ale co z tym V-Maxem, przyspieszaniem na wyższych prędkościach, bo on kurde w wyścigach był zajebisty. Pokaż mi to jeszcze prowadzenie. Zmniejszmy ten docisk i spróbujmy teraz. Jak mu klapa skacze, ty. O, ty faktycznie, jadu 370 z palcem w dupie. Ej, widziałeś to? Co jest z tym autem? Tak jakby miał, wiesz, jakby był odblokowany, a te wszystkie inne hipersportowe autka były, miały zablokowaną prędkość, nie? To przyspieszenie powyżej 300 czy coś. Ja pierniczę, co się tu wyrabiało? Czekaj, dajmy sobie jeszcze docisk trochę większy, żeby mógł w ogóle ten samochód opanować. Dajmy na maksa, zobaczymy, czy ta prędkość maksymalna spadnie, nie? Przyspieszenie czy coś. Czy to w ogóle ma wpływ, bo może się okazać, że to faktycznie te niektóre autka są jakoś tak zrobione na odpierdziel i one nie mają jakby, dla prawa fizyki pod nie nie podlegają. O, może tak. Zobaczymy. Próbuję się skupić na drodze, wypatrzcie na licznik. 330, bez nitra jadę. 40, patrz, 50. Ej, ja mam docisk na maksa zrobiony, on zajebiście przyspiesza powyżej 300. Co do ciula? Ej, faktycznie jest tak, że niektóre samochody w tej grze nie podlegają prawom fizyki. Niektóre są po prostu z marszu lepsze, zobacz. 50. O, nalajcie, proszę bardzo. Już to jest Mercedes, który ma 1000 lat, on sobie normalnie 370 z palcem w dupie jedzie, nie? A aerodynamika... jak w lodówce. No, skręca się ciężko, okej. Ale ten V-Max jest nieporównywalny do... W ogóle, co ja tu widzę? Patrz, jaka antenka. Już to, ale no przesadzony jest. Ej, nie powinno tak być, no. Dlaczego McLaren 600 LT jest wolniejszy od, jeszcze stunigowany jakimiś tam częściami? 200 tysięcy tuning kosztuje. Dlaczego on tyle hajsu, nie? Trzeba w niego władować i jest wolniejszy od takiego starego Mercedesa. No nie potrafię tego objąć myślą. Patrz, powyżej 300. Znaczy, ten Mercedes jest słaby wszędzie indziej, nie? Jakbyśmy jechali na jakichś krętych drogach czy coś, no. Ciężko nim jest, nie? Ale powyżej 300 km na godzinę to masz wrażenie, jakby on miał odblokowaną prędkość maksymalną, nie? To jest coś innego, zobacz. 300, ja mam docisk na maksa teraz zwiększony. Kontrola trakcji włączona. 360 jak nic leci. Ogarniacie to, bo ja nie. Nie wiem, o co tu chodzi. Ciekawy jestem, czy jakbyś normalnie kupił ten samochód wiesz, nowy i sobie go stuningował na maksa, to czy on też był taki dobry na V-Maxa? Obecnie jest to najszybsze moje auto w garażu, no. Żadne McLareny, Ferrari, super opływowe autka
nie robią tego, co robi ten samochód, wiesz, powyżej 300. Zobacz. Tak, bo on jest na okładce gry, on musi być zajebiście szybki, on musi, wiesz, mieć Need for Speed, nie? On chyba nawet jedzie szybciej niż... Nie, no dobra. Czy on pojechał szybciej niż 373? Nie można robić te, wiesz, wszystkie radary i strefy pomiarowe, nie? Patrz, 72. Na zakręcie zwalnia oczywiście. O! Okej, okay, ale krawężniki, jakieś tam wyboje mocno go destabilizują. Okej, okay, to było dziwne, on się jakby zatrzymał w powietrzu, nie? No i co? Nie no, podoba mi się oczywiście to, że jest taki szybki, ale denerwuje mnie jednocześnie to, że jakieś takie egzotyki są 3 razy wolniejsze od niego. Czy uda nam się tutaj na tych wyścigu autostradowym pokonać tych tutaj hardkorów, którzy mają, widzicie, jakie auta, nie? Ach, nie trafiłem w nitro. No dobra, to nieważne. Oni sobie tam jakoś jadą. Spróbuję jechać bez używania nitra. Okej? Okay? Bez nitra jedziemy. Prędkości autostradowe. Docisk maksymalny mam włączony, także samochód powinien być wolniejszy. Zobacz, zobacz na to, zobacz. Zero nitra, zero jakichś tych boostów. Nie obchodzi mnie, jadę sobie o po prostu tak. Zobaczymy, czy dogonię takie LaFerrari na przykład. No kurde, uah! Ciężko się prowadzi to auto, ale doganiam. Zobacz, zobacz. O, już czuję, że się zbliżam. Patrz. LaFerrari, goodbye. Bez nitra, bez niczego. Patrz. Okej, to jest coś innego, nie? Ej, bez nitra. Bez boostowania. Auto po prostu na autostradach wymiata, nie? Póki co, to jest moje najlepsze auto w grze. Zobacz. Żadne LaFerrari, McLareny i inne takie gówna nie mają podejścia. A tamci boostują, nitra używają. No, mi się wydaje, że to jest trochę poprute, nie? W tym Need for Speedzie. Nie powinno tak być. No, LaFerrari kontra taki stary Mercedes. No, ja rozumiem tuning, nie wiadomo co jeszcze. Turbosprężarki. Wiesz, odciążenie tego samochodu. Ale ten samochód wygląda jak karton. I on ma opływowość, aerodynamikę jak karton. Nie ma opcji, żeby był szybszy od LaFerrari, no. Wiesz, jeszcze stunigowane w tej samej klasie, nie? To jest karton mleka, no. Chociaż tyle, że wiesz, jest taki niestabilny i ciulowo się prowadzi, nie? O, ASAP tutaj też się rozwalił tym samym Mercedesem, ej. O kurde. W ogóle ja dobrze wymawiam? ASAP się powinno mówić, czy po prostu po polsku ASAP? Jak waszym zdaniem? Na autostradzie bez nitra, bez boostowania, bez niczego, z palcem w tyłku. Ale już tutaj jak się zaczynają zakręty, jakieś takie hopki, krawężniki, inne takie rzeczy. Zobaczcie, samochód podskakuje, robi się taki o, nie? Od ściany do ściany praktycznie. To myślę, że jest akurat dobra rzecz, że tylko w jednym typie wyścigu można nim wygrać. No i tu będziemy mieli długą prostą, powinienem LaFerrari myknąć. Uaa! No nie mogłem już nic zrobić, to już koniec po wyścigu. Halina mogę mówić na niego, dobra, ale będzie Halina. W sumie ma takie długie włosy, dready jakieś, nie? Już wygląda jak Halina. Może być. ASAP się mówi, tak? ASAP, ASAP, StraySAP, kurde. Nieważne, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dostałem 25 tysięcy, nie podoba mi się to, ale już trudno. Tutaj widzieliście, jak się pojawiały jakieś tam trudne miejsca, gdzieś coś tam samochód zaczął podskakiwać, nie? Więc to jest minus tego auta, ale to co on robi na autostradzie, to jest coś innego. To jest kurde co. A nic, idę sobie robić następne zawody.